jesteśmy w czwórce, za nami rozpoczął się maraton rowerowy na sprzęcie firmy Gimnazjon. 20 rowerzystów będą jechali przez 4 godziny od 10 do 14. Zresztą rowerowe przygody w czasie Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy są znane od lat. Sztafeta z Kalisza będzie do nas dążyła. Proszę Państwa, wspaniali goście przede wszystkim do nas przybędą. Będzie i Ryszard Szulkowski, i Czesław Lang, i Jacek Pszoła, i Wojciech Fortuna. No, słowem nikogo tutaj nie zabraknie. Za chwilę wracamy, by nieco szerzej przedstawić poszczególnych gości. Zdrowy duch, trudno znaleźć lepszy przykład niż Jacka Pszołę na to, jak świetnie można trzymać się po 32 lata po zdobyciu złotego medalu. Jacku, Gimnazjon odpowiedział wspaniale na hasło w zdrowym ciele zdrowy duch i na zaproszenie Jurka Owsiaka. No, wdzięczni jesteśmy Jurkowi, wszyscy chyba jesteśmy wdzięczni, bo on ma taką magiczną siłę, że jak coś powie, że trzeba robić, to trzeba robić. Więc zapraszamy do wszystkich klubów gimnazjum w całej Polsce, www.gimnazjon.pl, to żeby adres ustalić. Tam płyniemy, nie wiem gdzie płyniemy, na razie do 9.40 przepłynęliśmy na ergometrach wioślarskich. 135 km. Jeździmy na rowerach. Maraton rowerowy rozpoczął się o godzinie 10. W tej chwili trwa rozgrzewka. Proszę Państwa, tak właśnie będziemy się rozgrzewać przed biegiem z cukrzycą. Dziękujemy za rozgrzewkę. Zapraszamy Kamilę Porczyk i Edytę Herbuś z tancerzami. Dziękujemy bardzo za rozgrzewkę. Tutaj będzie w tej chwili również pokaz taneczny. Kamila Porczyk, Edyta Herbuś. Proszę Państwa, już rozpoczęli, a my tymczasem szybciutko skaczemy do Bydgoszczy i do Krakowa. Na ergometrze wioślarskim Agnieszka Szulim, czyli jedynka w dwójce. Agnieszka, ile już udało ci się przewiosłować? Słuchaj, udało mi się wywiosłować 480 kalorii. To jest jakieś magiczne urządzenie. Tylko zobacz, nic nie robię i patrz. Jak 470. Jak to nic nie robisz, już prawie 500 kalorii. Ja tymczasem zmierzam do Grzegorza Urbana, firma UPS. Firma, która od początku dostarcza wszystkie przesyłki, wszystkie paczki właśnie w czasie Orkiestry Świątecznej Pomocy. Macie dzisiaj wspaniałe skarbonki. Słuchaj, przywieźliśmy w ostatnich dniach 7 tysięcy przesyłek. Wszystkie skarbonki, wszystkie certyfikaty, wszystkie identyfikatory, wszystko to przywozimy. Już 1,5 miliona kilometrów kurierzy UPS pokonali. Coś wspaniałego. Chcieliśmy Wam za to bardzo podziękować. To jest certyfikat jakości od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Z Wami są tutaj też modelki prezentujące wspaniałe stroje. Słuchaj, mamy naprawdę coś specjalnego. Mamy zwycięskie suknie z UPS Fashion Design. To jest taki konkurs, który organizuje UPS w bardzo wielu krajach świata i to z kolekcji, zeszłorocznej kolekcji UPS Fashion Design projektantki Anny Pochopień. Przepiękne suknie, jedyne na świecie do wylicytowania dla wielkich. A co jeszcze na Allegro jest do wylicytowania? O tym przez najbliższe kilkadziesiąt sekund. Złoty medal Olimpiady w Sapporo Wojciecha Fortuny, bandera z rejsu dookoła świata Krzysztofa Baranowskiego, piłka od Leo Benhakera, koszulka polskiej narodowej jedenastki z podpisami, Formuła 1, czyli kask Fernando Alonso i koszulka Roberta Kubicy, zwycięskie Porsche od Agaty Kuleszy, koszulka z autografami FC Barcelony, czy obrazek Krystyny Jandy, piękna suknia Izabeli Skorupko, czy unikatowy zestaw znaczków naszych prezydentów na uchodźstwie. To tylko cząstka wspaniałych aukcji Allegro, które potrwają do połowy lutego. Cały dochód przeznaczony na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy. Na ergometrze wiosiarskim Michał Jeliński, mistrz olimpijski czwórce podwójnej. Michał, który cierpi na cukrzycę, ale już nie musi robić zastrzyków, korzysta z pompy insulinowej. No, takiej samej pompy, jak dla dzieci kupuje orkiestra. Michale, jak to możliwe, żeby pogodzić chorobę z sukcesami sportowymi? Na pewno w cukrzycy bardzo ważny jest ruch. Dla mnie taką formą rehabilitacji od zawsze był sport. Do wioślarstwa trafiłem przypadkowo, a ergometr na pewno jest jednym z lepszych urządzeń do czynnego uprawiania sportu. Dodawaj naszych kilometrów, przenosimy się. Beata Sadowska ma też swoich gości. W zdrowym ciele zdrowy duch, Marzenka Sienkiewicz, nasza telewizyjna pogodynka, coś o tym wie. Jeździsz na rowerze, biegasz? Nie biegam nigdy w życiu, ale na rowerze jeżdżę. Ostatnio uprawiam łyżwiarstwo z moją córką. Jeździmy na łyżwach, no i każda forma sportu jest oczywiście dozwolona i jak najbardziej przez nas pożądana. Julka tutaj dzielnie maszeruje na bieżni. Grażyna Wolszczak, czyli fanka jogi. Tak, zdecydowanie joga, siłownia, góra 40 minut, bo potem nuda. Przepraszam Cię, Beatko, wiem, że Ty lubisz. Grażynka, ja obiecuję, że zabiorę Cię na bieganie. Dobrze. Pójdziesz? A pójdę, no pewnie. No dobra, Łukasz... Nie, zabierz mnie też na bieganie, chętnie. Łukasz, co Ty robisz? Jak to jest ze sportem? W zdrowym ciele zdrowy duch. Dawaj, no tak. Tylko szczerze. Uwielbiam pływanie.
narty kiedyś i moje postanowienie noworoczne, bieżnia, siłownia. No właśnie, z tą bieżnią musisz uważać, bo ona tutaj trochę odjeżdża. Ja ci zaraz przyspieszę, zobaczymy, jak sobie poradzisz. Łukasz Grobelny, zagrobelny nawet, maszeruje i na dodatek coś przekazuje. Przekazuje na aukcję na Allegro, Łukasz. Przekazuje bardzo dobrze. To jest dla mnie bardzo ważna nagroda. To jest wokalista roku, mikrofon popcornu. Kochani, licytujcie. Cel jest bardzo, 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 bardzo zbożny. Także zapraszam i mikrofon może być wasz. Łukasz, a ty obiecujesz, że zaczniesz się ruszać, zaczniesz biegać i zaczniesz chodzić na siłę? Zacznę chodzić na siłownię, a ruszam się dosyć często, chociażby na koncertach, bo daję z siebie wszystko i tam... Ćwiczę struny głosowe, mięśnie są mięśniami. Mięśnie też będziemy ćwiczyć w zdrowym ciele, zdrowy duch. O 13.40 spod Pałacu Kultury startuje bieg Policz się z cukrzycą. Dlaczego warto wziąć w nim udział? Popatrzcie. W zdrowym ciele, zdrowy duch. 17 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy 11 stycznia 2009 roku. Moi drodzy, oprócz wczesnej diagnostyki dzieci z chorobami onkologicznymi, tego dnia także chcemy wystartować wielkie bieganie o nasze zdrowie, o to, żebyśmy zdrowsi byli. O godzinie 13.40 odpalamy wielkie bieganie spod Pałacu Kultury, w środku miasta, w centrum miasta, spod Wielkiego Pałacu mówimy start i ludzie biegną. Ale oprócz tego startujemy biegi w całej Polsce. Bądźcie razem z nami, ruszajmy się, bądźmy zdrowsi. W zdrowym ciele, zdrowy duch, 17 minut Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Oj, się będzie działo. Proszę Państwa, 120 tysięcy puszek Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy co roku produkuje firma Stora Enzo. Witam prezesa tej firmy. I przede wszystkim pytanie, jak dbacie o zdrowie swoich pracowników? No cieszę się, że możemy już 11 rok grać z orkiestrą, a jak dbamy? No przede wszystkim wspieramy wszelkie formy ruchu. Od piłkarzy, po nurków, po fitness club czy baseny. Naprawdę staramy się pomagać pracownikom, żeby byli aktywni. Mamy tutaj dla Was piękny certyfikat jakości od Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, od Jurka Owsiaka z podziękowaniami za te wspólne 16 lat, bo jesteście od drugiej orkiestry. Beata Sadowska tymczasem na ergometrze pracuje obok mnie, tu wspaniali kolarze, z którymi będziemy za chwilę rozmawiali. Jest Ryszard Szurkowski, jest Czesław Lang, jest Maja Włościowska. No, wspaniałe towarzystwo. Mnie się tutaj tak podoba, że mam nadzieję, że siłownia pojawi się w budynku na Woronicza i będę na niej dzielnie ćwiczyła przed programem i po programie razem z Tomkiem Kamelem, który jest w studiu numer 5. Proszę Państwa, tymczasem rozmawiamy z Markiem Troniną, dyrektorem Maratonu Warszawskiego, organizatorem wspaniałych biegów. Dzisiaj przecież bieg Policz się z cukrzycą. W takich pięknych, pomarańczowych koszulkach pobiegniemy. Pobiegnie też Beata Sadowska, która jest obok. W zeszłym roku biegliśmy z Beatą o taki medal. W zeszłym roku dostaliśmy. Z nami są wspaniałe biegaczki. Anna Jesień, brązowa medalistka Mistrzostw Świata. Ania Jakubczak, dwukrotna finalistka olimpijska. Marek, jak się organizuje takie wielkie, wspaniałe biegowe imprezy? Że trochę to jest podobne do organizowania wielkiego finału orkiestry. Znaczy trzeba zacząć rok wcześniej, a potem tylko kontynuować, a potem każda kolejna edycja jest łatwiejsza. Trzeba mieć wielką kondycję. Marek, to teraz ja mam coś dla Ciebie. Proszę bardzo, pomożesz mi i pokaż to wszystkim. To jest prezent dla Ciebie. Proszę bardzo. Proszę Państwa, to jest certyfikat dla Marka Troniny, a teraz przenosimy się do Białegostoku i Katowic. Proszę Państwa, tak wygląda złoty medal zimowych Igrzysk Olimpijskich. Jedyny taki medal w skarbcu polskiego sportu. Wojciech Fortuna, Igrzyska w Sapporo. Pan Wojciech Fortuna jest z nami. Przekazuje Pan ten medal, ten niezwykle cenny medal orkiestrze Jurka Owsiaka. Tak, ponieważ wspieram działalność Jerzego Owsiaka, jak wielu sportowców w Polsce i na świecie. Jest to replika złotego medalu olimpijskiego, złotego medalu za Mistrzostwo Świata. Przekazuję to na Allegro. Pozdrawiam wszystkich ludzi, którzy są z nami, wszystkich sportowców w Polsce i Polonię Amerykańską sportowców. Dziękujemy serdecznie, panie Wojtku. Tymczasem Beata rozmawia ze znakomitymi kolarzami. Och, takie towarzystwo genialne. Cezary Zamana, Czesław Lank, Elizabeth Holek, Maja Włoszczowska, Ryszard Szurkowski i Andrzej Piątek w zdrowym ciele, w zdrowy duch. Dlaczego warto pedałować tak, jak to robią oni, panie Czesławie? Tak jak powiedzieliśmy, w zdrowym ciele, zdrowy duch i na pewno każda forma ruchu jest fantastyczna, a rower to już polecam tutaj naprawdę dla każdego, bo organizujemy wiele imprez i widzimy, że startują nawet 6-letnie dzieciaczki, a kończymy nawet na 80-latkach. Czyli naprawdę jest to forma ruchu otwarta dla każdego. Czyli warto się ruszać, żeby być w takiej formie jak wy?
warto się ruszać cały rok na rowerze i nie tylko, bo ruch to naprawdę jest coś, co dotlenia organizm i wtedy zupełnie inne myśli i optymizm na co dzień. I to mi się podoba, endorfiny się wyzwalają, to my teraz też się ruszamy prosto do Łodzi.